Żadne zabaweczki mnie nie powstrzymają. Do ataku, Roll! No już, prawie. Mam cię! No to w nogi! Uruchomił nam się alarm. Zostaliśmy obrabowani. Łąderce, dorwij tego złodzieja. Się robi, szefie. Stój! Zatrzymaj się! Ani mi się śni. Nie uciekniesz mi. Atak wchłaniający. A teraz się zdziwisz. Spróbuj to łyknąć, skoro jesteś w tym dobry. O, chyda! Jesteś obrzydliwy! Z drogi! Pomocy! To tylko po to, by się pojawić w drugiej serii. Teraz albo nigdy. Atak wchłaniający! Nie! Oddawaj mój diament! Aha, mam pomysł. Nic nie widzę! Już jesteś mój! Nareszcie! Mam cię! A my mamy ciebie! Nie! Dobra robota, Łąderce! Nie wiem jak, ale spisałeś się na medal! Dobra, dobra, Chuck. Myślę, że fantastycznie się bawisz za kratkami. A niech to licho. Kto by pomyślał, że... Co oni tam kombinują? Ej, uważaj! Prawie mnie zgniotłeś! Nie marudź, nie mówiłeś, że to takie ciężkie. Też nie wiedziałem. To musi być dużo warte. No dalej, schowajmy to. To ciekawe. Zdobędę to cudo. A co jest w tym pudle? Pewnie jakiś wynalazek profesora K. Elo! Chuck Chain, ale jak? Uważaj. Zamknij buźkę. Zaraz zobaczysz. Uff, ile to waży. Co? Zdziwieni. Narka! Mam to. Cześć, Chuck. Mam wrażenie, że daleko nie pójdziesz. O, czyżby? Nie złapiesz mnie, kapitanie Justice. Myślę, że złapię. Za kratkami będzie ci dużo wygodniej. Wyciągnij mnie stąd. Jak mogłem dać się tak złapać? Do licha, muszę stąd uciec. Co to jest? Plan ucieczki. To ci dopiero interesujące. Punkt pierwszy, aby oszukać strażników, umieść swoje zdjęcie przed obiektywem kamery monitorującej. A niby jak mam zrobić sobie zdjęcie? A, już wiem. Zawsze dobrze mi szło rysowanie. Punkt drugi. Tuż obok celi jest dźwignia. Pociągnij za nią i szybko połóż się na łóżku. Widzę ją. Kapitan Justice jest rozkojarzony. Świetnie. Tylko jak pociągnąć za dźwignię? No jasne. No dalej, łańcuszku. Punkt trzeci. Gdy znajdziesz się na ulicy, biegnij do morza i płyń na wyspę. No to do dzieła. Ups! Życie to nie bajka. Udało się! Nareszcie wolny! Ha, 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 ha. O, jest morze! Wolności, oto nadchodzę! Chwileczkę! Przecież nie umiem pływać!
Ratunku! Znów się spotykamy, Chuck. Jak mogłeś mnie śledzić? Wyglądało, że nie ogarniasz. Ja też mam swój portret, żeby oszukać przestępców. O niech to, o niech to, do licha! Coś mi mówi, że następnym razem się uda, kapitanie Justice. Witajcie na wyścigu Grand Prix Superjet! Kto w tym roku zdobędzie puchar Superjet? Czy będzie to szybki Raylight, kierowca z największą liczbą świateł na wszystkich torach w Kaboom? A może niesamowity William, który ma na koncie świetne osiągi i doświadczenie w pucharach Superjet? No, myślę, że Raylight ma największe szanse na wygraną. Jesteś pewien? William też jest niezły. Trudno go lubić, ale przyznaję, że dobrze prowadzi. Na dodatek w tym roku pojadą nowymi samochodami i z mega śmigłem, ale czad! William zostawi Raylighta daleko w tyle! Możesz się puszyć ile chcesz, ale nie wygrasz tegorocznego wyścigu. Tak myślisz? Ostatnio to ty kilka razy złapałeś gumę! Ale śmieszne, to ty będziesz się krztusił spalinami mojego auta. Jesteś takim nudziarzem! Kręcisz się w kółko wokół tego samego! Znowu wygram, William, zobaczysz! To ty zobaczysz. To będzie interesujący wyścig, Ron. Zobaczymy, jak działa nowe śmigło. Mam tylko nadzieję, że mają wszystko pod kontrolą. Nie chcę żadnych niespodzianek i niech wygra ten, kto ma wygrać. Kierowcy są już na torze! Uważaj, nie mam do nich zagroż zaufania! Nie martw się, kapitanie! Znam ten tor na wylot! 3, 2, 1, start! Ten gruchot nie przyspiesza, kapitanie! Nie gadaj głupot i skoncentruj się na drodze! Co się tam dzieje, kapitanie? Raylight jest naprawdę dobry, proszę pana. Trudno go wyprzedzić. Guzik mnie to obchodzi. Nie może wygrać wyścigu. Nie bój się, Ron, to nie ty. To ci bezużyteczni typkowie. Złoczyńcy, aktywować wszystkie pułapki! Tak jest! Trzeba przyznać, że William ma chrapkę na zwycięstwo. Oj! Auć! Nie! Mały włos, skąd się to wszystko wzięło? Co wy najlepszego wyprawiacie? Próbujemy ci pomóc! I przygotuj się na więcej! Jeszcze chwila, niech się zbliży do tego dużego zakrętu! Teraz! O nie! I co ty na to, świecidełko? Boisz się zakrętów? To na razie! Nie wygrasz, nawet jak oszukujesz! A żeby cię, to ty nie wygrasz! William, musisz jechać dalej! Co się dzieje? Nic, z czym bym sobie nie poradził, kapitanie! Jak to możliwe? Boks! Jakim cudem on tak przyspiesza? Pędzi tak, że nie widzimy, co się dzieje, ale... Nie ma kierowcy! Używa swojej supermocy! Wygrałem! Wygrałem! Wreszcie udało się! A zwycięzcą tego wyścigu, najszybszym kierowcą Grand Prix Superjet jest... Will... Raylight! Ale... to ja! Och, William, możesz być najszybszym kółkiem w Kaboom City, ale nie najszybszym kierowcą. Żeby wygrać ten wyścig, trzeba być kierowcą, a nie kołem. Weź się w garść, William. Za rok na pewno ci się uda. A niech to. Tak dalej być nie może. Ludzie kochają superbohaterów. Max, przynieś mi projekty i sprawdź, czy przeprowadzono już testy z prototypami. Już się robi, szefie. Aj, Ron. Czas to zakończyć.
Kaboom City musi zniknąć, żebyśmy mogli rządzić nowym, wspaniałym światem. Nie możemy dłużej udawać. A to oznacza, że najpierw musimy zniszczyć superbohaterów. W Akademii Lotniczej Kaboom City. Jak mówiłem wczoraj, Super Slider startuje z rampy, konwertując swoją energię potencjalną w kinetyczną. Trzeba też mieć na uwadze, że akumulatory Super Sliderów mają ograniczone możliwości. A co się stanie, gdy wyczerpie się akumulator? Super Slider spadnie na ziemię i siła rozpędu zniszczy wszystko, co spotka na swej drodze. Nie zazdroszczę Super Zingowi, który siedziałby wtedy za sterami. W warsztacie Drillera. Rozumiesz coś z tego? Nigdy nie lubiłem instrukcji obsługi. Wygląda na to, że tego rupiecia niełatwo uruchomić. Tam, nieważne, sam spróbuję. Myślą, że jesteśmy idiotami. Ups. I przede wszystkim nie wolno zostawiać niezablokowanych sterów. Trzeba je przymocować do... Szefie, niezidentyfikowany obiekt latający przelatuje na pełnym gazie nad Kaboom City. Tylko tego nam brakowało. Nie dość, że złoczyńcy dają nam w kość, to na dokładkę jeszcze tu. To kosmici! Wszyscy na stanowiska. Zobaczymy, co tam lata. Nie rozumiem. Kiedy zbliżamy się do sygnału Kazum, czuję się wyłączony. A ja, kiedy spotkałem profesora K, natychmiast zasnąłem, obejmując go. Nie wyobrażasz sobie nawet jego reakcji. Patrz, coś się zbliża. I jak szybko. Myślisz, że przebywają w pokoju? Kto? Kosmici. To nie są kosmici. Ale przecież słychać w radiu dobiegające sygnały. Czytasz za dużo komiksów, Fred. Ha! Czas wyszykować się do pracy! Super! Hero Riders wygrali mecz w piłki nożnej! Co? Tam! Na pokera, co u licha? To kosmita! Dorwiemy go! Szybko! Orani! Nie mogę patrzeć! Kosmita rozbił się w drobny mak! Co ty mówisz? To tylko worek z ryżem! Nie, przecież nie wiesz, z czego zbudowani są kosmici! Biedaczek! Proszę, niech ktoś zabierze stąd Freda. Swoim gadaniem doprowadza mnie do szału. Tak czy siak, ten rupieć wydaje mi się dziwnie znajomy. To jest Super Slider! Super Slider złoczyńców! W warsztacie Drillera. Tym razem zrobimy wszystko zgodnie z instrukcją, dobra? Ten model jest inny. Tu jest napisane, że aby uruchomić Super Slider trzeba... nacisnąć przycisk startu, dokładnie tak jak mówiłem. Ups. Witamy wszystkich! Nadajemy z toru wyścigowego w Kaboom City, gdzie za chwilę odbędzie się wyścig stulecia! Bohaterowie kontra złoczyńcy, pomimo paskudnej pogody, trybuny są wypełnione! Herosi dopingują swoją drużynę! A złoczyńcy buczą! W loży honorowej jest już Mr. King, niezrównany szef Kaboom City, który jest głównym pomysłodawcą organizacji wyścigu. Co za bezczelność! Oby cię to nie wypaliło, Flamespark! Pamiętajcie, Mr. King przyrzekł uwolnić schwytanych bohaterów, jeśli wygrają wyścig. Jak myślicie, przyjaciele? Czy bohaterowie pokonają przeciwników i odzyskają wolność?
Oczywiście, że nie. Słyszeliście to, bohaterowie? Przegracie z Kretesem. Nigdy nie uwolnią waszych zbiegów. Widzę, że złoczyńcy są podekscytowani. Twój pomysł organizacji zawodów, by ich zmotywować, to strzał w dziesiątkę. Dzięki, szefie! A teraz musimy wygrać. Już o to zadbałem, szefie! Mam nadzieję, profesorze. Dla twojego dobra. Zawodnik, który pierwszy przekroczy metę, zapewni swojej drużynie zwycięstwo. Poznajmy teraz drużynę bohaterów. Na czele stawki znajduje się Tornado Spike. Potężny jak tajfun i szybki jak błyskawica. Drugim pojazdem bohaterów kieruje Blaster Punch. Potrafi znokautować swoich rywali. A w drużynie złoczyńców mamy Battle Claw. Swoimi wielkimi mechanicznymi szczypcami może schwytać wszystko, co jest w ich zasięgu. I na koniec Rolling Chop. Jest niezwykle mocny i zgniata wszystko na miazgę. Wierzę w wasz talent do sabotowania tego wyścigu z bohaterami. Mogę zanastydzić to za CDK. Niech zacznie się wyścig. I ruszyły cztery pojazdy. Złoczyńcy są gotowi grać nieczysto. Pomimo to Blaster Punch zdołał wyjść na prowadzenie. Kibice bohaterów szaleją na trybunach. Niesamowite! Blaster Punch samotnie ucieka od reszty. Zobaczcie, jakiego kierowca Shineblood pewnie się uśmiecha. Wynocha i ściągnij te okulary przeciwsłoneczne. Przecież leje. Blaster Punch przygotowuje się do ostrego zakrętu. Ale co się dzieje? Na poboczu zakrętu jest jakiś złoczyńca. Myślę, że to Racer. Zaraz zmrożę ci ten uśmieszek, kolego. Niewiarygodne! Racer swoimi mrożącymi promieniami spowodował, że Shineblock stracił kontrolę nad pojazdem. Blaster Punch kręci się jak zabawkowy bączek. Dzieje się coś niesamowitego. Blaster Punch spektakularnie zderza się z Rolling Chopem, który jechał tuż za nim. Reszta pojazdów wyprzedza ich i Shineblock i Bad Soler kończą na ostatniej pozycji. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec. Shineblock i Bad Soler odpalają swoje Blaster Jety. Blaster Jet bohaterów prowadzi Helmut Speed, mistrz prędkości, któremu udaje się wysunąć na czoło stawki. Acid Cryby jest na drugiej pozycji i za chwilę wystrzeli w Helmuta Speeda dysk. Lubisz się bawić frisbee? Tak, ale nie z tobą. Złoczyńca odpalił dysk w stronę bohatera, a ten zręcznie się przed nim uchylił. Ale wygląda na to, że nie zauważył złoczyńcy Tape Data na poboczu drogi. Co on knuje? To cię nieco wyhamuje. Ja! Chwileczkę! Blaster Jet Helmuta Speeda ma na sobie jakąś taśmę, przez którą stracił kontrolę nad nim i... zderza się z Acid Cryby, który jechał tuż za nim. O, oba Blaster Jety wypadają z dalszej gry. Co za wyścig, przyjaciele! Co za spektakl! A do tego wygląda na to, że niebo zaczyna się przejaśniać. Czy zawody zakończą się w pełnym słońcu? A niech was, bohaterowie! Uwaga, bo Tornado Spike i Battle Claw walczą teraz o pierwsze miejsce! Nadszedł czas na twoją interwencję! Jak każesz, szefie! Chwileczkę! Znowu jakiś złoczyńca znalazł się na poboczu toru. To Gluster, który kieruje swój lepki atak na powierzchnię drogi. Tornado Spike przejeżdża po tym, teraz utknął przyklejony do asfaltu i uderza w niego Battle Claw, który jechał tuż za nim. Oba pojazdy rozpadły się na kawałki. W wyścigu pozostali więc tylko Blaster Punch z zespołu bohaterów i Rolling Chop z ekipy złoczyńców. Oba pojazdy jadą łeb w łeb, bardzo blisko siebie. Ani Bad Soler, ani Shineblock nie chcą jechać na czele. Obaj obawiają się ataku ze strony rywala. Jeśli mnie wyprzedzisz, to przyspieszaj i zgniotę cię moim waltem. No jeśli ty mnie wyprzedzisz, wystrzelę moją pięść i padniesz jak kłoda. Jak to się skończy? Meta coraz bliżej. Poddaj się, Shineblock. Nikt
nigdy się nie poddaję! Szczególnie w słoneczny dzień! Co? Bada Solera najwyraźniej już tepiło słońce! Shinedog wykorzystuje dezorientację przeciwnika! Nagle ostro przyspiesza i wyprzedza złoczyńcę! Shinedog obraca się dookoła z piskiem opon i... strzela pięścią prosto w Bada Solera! Co za uderzenie! Pojazd złoczyńcy koziołkuje w poprzek drogi i wypada z toru! Blaster Punch przekracza linię mety, więc zwycięzcami są bohaterowie! To wina złej pogody! Gdzie się podział profesor K? Jak go znajdę, będzie się musiał ostro tłumaczyć. Oj! A teraz Mr. King wstaje i idzie w stronę publiczności. Na stadionie zapada cisza. Przyjaciele z Kaboom City, bohaterowie, złoczyńcy. Obiecałem, że wypuszczę zbiegłych bohaterów, jeśli wygrają wyścig. I bohaterowie wygrali, ale grali nieczysto. Dlatego nie zamierzam nikogo uwalniać. Wszyscy pozostaną zamknięci w celach Clank Corporation. Złoczyńcy nigdy nie dotrzymują swoich obietnic. No cóż, tego się nikt nie spodziewał. To jest absolutnie w porządku. Wszyscy widzieliśmy, że Shinedog dzięki ciemnym okularom miał przewagę. Tak czy inaczej, kończymy na dziś i żegnamy was z toru wyścigowego Kaboom City. Miłego popołudnia! Witamy w programie News Things Today, dzięki któremu będziecie na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami z Kaboom City. Zapraszają Mac i Cliphead. Jak się macie, fani Kaboom? Uwaga! Dzisiaj jest tu z nami wspaniały srebrny bohater Colt Frido. Witajcie, fani Kaboom. Na początek rozmowy muszę zadać pytanie o to, co chcemy wszyscy wiedzieć. Jak idzie rebelia bohaterów i czy uda im się odbić miasto z rąk złoczyńców, ha? To będzie trudne, ale... Chwileczkę! Wygląda na to, że coś się wydarzyło. Oddajemy głos naszemu reporterowi. Tutaj Shakespeare sprzed Banku Centralnego. Otrzymaliśmy właśnie informację, że drużyna złoczyńców Dark Cleaners siłą wdarła się do środka banku. Ich plan był prosty, ale złośliwy. Wyszorowali całą podłogę banku i zostawili ją mokrą. Teraz superbohaterowie nie mogą wejść, dopóki... Już zostali zatrzymani! Już? Jak to się udało? Weszliśmy do środka i zadeptaliśmy mokrą podłogę, zostawiając ją całkowicie brudną. Czyli potem była całkiem upaćkana? Tak, ale spokojnie. Poprosimy sędziego, by częścią kary złoczyńców było dokładne wyszorowanie podłogi, żeby aż świeciła czystością. Jak widać, superbohaterowie ponownie powstrzymali siły zła. A teraz kontynuujemy wywiad z Colt Frido. Co myślisz na temat tego nieudanego napadu? No cóż, to jasne, że... Masz rację, Cliphead. Już znamy zwycięzców zimowego turnieju. Z przykrością informujemy, że zwycięzcami zawodów w rzucanie śnieżkami została drużyna złoczyńców Black Ice Team. A dobra wiadomość to, że jako zwycięzcy otrzymali wielki puchar od pierwszej nagrody i po chwili zostali przez nią zatrzymani za oszukiwanie. Niezły zwrot akcji, prawda, Colt Frido? Tak, ale nie dajecie mi dojść do... Przykro mi, znów przerywam, ale... Cliphead chce zadać pytanie naszym słuchaczom. Słyszeliście go. Czy Ron Ron jest dobry czy zły? Z jednej strony jest pupilem Mr. Kinga, ale z drugiej jest uroczy i ma białe oczy. Jakie jest wasze zdanie, fani Kaboom? Ron Ron jest dobry czy zły? Przeczytamy wszystkie wasze odpowiedzi. Colt Frido, nasz program zbliża się do końca i nie zdążymy już porozmawiać. Czy masz ochotę przyjść do następnego programu? No tak. Serdeczne pozdrowienia!